Czcigodni kombatanci, przyjaciele uczelni Łazarskiego i towarzysze broni pana doktora Ryszarda Łazarskiego, szanowni państwo ministrowie, wielce szanowne magnificencje, państwo rektorzy, na czele z panem rektorem, czcigodne władze uczelni, szanowni państwo profesorowie, na czele z państwem dziekanami, wszyscy dostojni przybyli goście, droga kadro naukowa, drodzy studenci, wszyscy wielce szanowni państwo. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. Cieszę się, że mogę tutaj być z państwem. Te wszystkie dane statystyczne, które przed chwilą podał pan rektor, rzeczywiście robią wielkie wrażenie. Jeżeli popatrzy się na te 26 lat istnienia uczelni, ktoś powie tylko, ale jeżeli popatrzymy też na historię Rzeczypospolitej, to ktoś powie aż, bo przecież dopiero od 30 lat można działać w ten sposób. To kiedy zestawimy to z tymi liczbami, ponad 30 tysięcy absolwentów, ponad 5 tysięcy studentów w tym momencie na uczelni, ponad 1300 na pierwszym roku, to z tych liczb jasno widać, jak bardzo dynamicznie uczelnia się rozwija. Chciałem z całego serca tego pogratulować, bo rozwija się na trudnym rynku, rozwija się na rynku konkurencyjnym, bardzo konkurencyjnym. Uczelni jest wiele, publicznych, niepublicznych. Rozwija się także w dobie nie rosnącego, rosnących tendencji demograficznych, ale właśnie raczej się już od lat obniżających, co stwierdzam z ogromną przykrością. Bardzo serdecznie państwu tego rozwoju gratuluję. Siedząc tutaj, a wcześniej analizując sobie materiały dotyczące uczelni, zastanawiałem się, na czym polega tajemnica tego sukcesu. Sam doskonale pamiętam, jak w 2009 roku, kiedy byłem ministrem w kancelarii prezydenta pana profesora Lecha Kaczyńskiego, odpowiedzialnym za biuro prawa i ustroju w kancelarii, przyjmowałem do pracy w kancelarii właśnie w biurze prawa i ustroju młodych prawników, absolwentów Wydziału Prawa na uczelni Łazarskiego. Przyjmowałem ich dlatego, że byli bardzo dobrzy. Przyjmowałem ich dlatego, że byli ludźmi o twardym kręgosłupie moralnym. Przyjmowałem ich dlatego, że byli ludźmi, którzy mieli podobne spojrzenie na Polskę jak ja. Mieli też takie spojrzenie, jakiego od swoich współpracowników oczekiwał pan prezydent profesor Lech Kaczyński. I kiedy o tym myślałem w ciągu tych ostatnich dwóch dni przed przybyciem tutaj do państwa, to pomyślałem sobie, tak, ta wartość jest jedna, niezwykle ważna. Otóż właśnie państwo, panowie, to związanie uczelni z tradycją służby dla Rzeczypospolitej, tej służby najtrudniejszej, bo tej służby, która dla młodych ludzi wiązała się z ryzykiem, ogromnym ryzykiem oddania życia w walce. Ta pamięć o Powstaniu Warszawskim, o historii założyciela i patrona szkoły, o ta pamięć o tamtych dniach, ten ustawiczny kontakt z żołnierzami, jego towarzyszami broni, którzy są nie niemymi, tylko cały czas trwającymi, istniejącymi świadkami tamtej rzeczywistości, jej uczestnikami, którzy to świadectwo ze sobą niosą i którzy to świadectwo dzisiaj przekazują studentom uczelni. Tym samym budując ich nie od strony naukowej, nie od strony ich wyposażenia w instrumentarium wiedzy, które wynosi się po każdych studiach, które są w miarę dobrze prowadzone, ale budując właśnie ich kręgosłup, ten prawdziwie patriotyczny i prawdziwie polski. Myślę, że żyjemy w czasach, w których ma to niezwykle istotne znaczenie. Historia pokazuje, jak bardzo to właśnie wychowanie jest ważne i jak bardzo służy ono budowaniu państwa dobrze funkcjonującego i sprawnie działającego. Ten etap, wyższe studia, to jest w zasadzie w większości przypadków ostatni etap kształtowania człowieka przed jego wejściem w życie zawodowe.
to ten etap decyduje o tym, jakim będzie on w przyszłości pracownikiem, jakim będzie ekspertem, na ile będzie się znał i w jaki sposób będzie wykonywał swoje zadania. Uczelnia jest sprofilowana w sposób bardzo jednoznaczny i oczywisty. Myślę, że to jest też jeden z wielkich jej plusów. Mamy Wydział Ekonomiczny, mamy Wydział Prawa i Ekonomia i Zarządzanie, mamy Wydział Prawa i Administracji, mamy Wydział Medyczny. Tak? Wybór jest jasny, kierunki oczywiste. Zresztą nie jest ich wiele, bo tylko 11. I wydaje mi się, że ta czytelność jej i jednoznaczność tego, co uczelnia oferuje, także ma i dla młodzieży, która na uczelnię przychodzi, i także dla tych, którzy później przyglądają się tym młodym ludziom, kiedy przyjmują ich do pracy, bardzo istotne znaczenie. Może stąd także właśnie wynika ta renoma, którą Uczelnia Łazarskiego wyrobiła sobie na przestrzeni tych 26 lat. Że tutaj nie komplikuje się, tutaj się nie ubiera w słowa, tutaj się po prostu działa. I tego Państwu z całego serca gratuluję. To jest linia, która została przyjęta przed wielu laty i która cały czas jest konsekwentnie realizowana. Myślę, że to jest bardzo ważne i to także pomaga rozwijać współpracę międzynarodową, bo także Państwa partnerzy z całego świata, z którym współpracujecie, jasno widzą, w jakim zakresie ludzie tutaj są kształceni, a później już można tylko przyjechać i popatrzeć, jaka jest jakość tego kształcenia, rozmawiając ze studentami, rozmawiając z kadrą naukową, rozmawiając czy oglądając laboratoria, tak jak ja przed chwilą miałem wielką przyjemność zobaczyć miejsca, w których prowadzona jest dydaktyka dla Wydziału Medycznego. Gratuluję tego Wydziału Medycznego. To jest faktycznie coś, co jest w tej chwili cały czas ewenementem na skalę kraju. W tym roku studenci medycyny rozpoczną trzeci rok nauki, czyli można powiedzieć od 2 lat istnieje tutaj Wydział Medyczny. Drugi w ogóle Wydział Medyczny na prywatnej uczelni w Polsce i to jest faktycznie wielkie osiągnięcie. Proszę Państwa, bardzo dziękuję za to właśnie dobre kształcenie młodych ludzi dla Rzeczypospolitej. Mówię to zupełnie poważnie, dlatego że jesteśmy dzisiaj na bardzo ważnym etapie rozwoju. Tak jak często mówię, staramy się gonić Europę Zachodnią. Czy to jest łatwe? Doskonale Państwo wiecie, że to nie jest łatwe, zwłaszcza kadra naukowa wie, że to nie jest łatwe. Są wśród Państwa twarze znane, rozpoznawalne, ludzi, którzy są ekspertami od wielu lat, specjalizującymi się czy to w dziedzinie prawa, czy w dziedzinie nauk ekonomicznych. Macie Państwo okazję porównywania, obserwowania. Pracujemy wszyscy nad tym, powiem tak ogólnie, od 30 lat staramy się wyprowadzić Polskę, a przede wszystkim, bo przecież to jest najważniejsze, doprowadzić poziom życia w naszym kraju do tego, aby ludziom żyło się tak jak na zachodzie Europy, aby przede wszystkim młodzi ludzie z Polski nie wyjeżdżali, nie opuszczali swojego kraju jadąc za chlebem. Bo przecież może być różnie, ktoś może po prostu woleć mieszkać gdzieś indziej, ktoś ma taki zawód, że lepiej się go wykonuje gdzieś indziej, ktoś dostaje bardzo korzystną ofertę gdzieś poza granicami, to się zdarza. Ale tragedia jest wtedy, kiedy młodzi ludzie za chlebem, ponieważ tu nie ma pracy albo w ogóle nie ma pracy dobrze płatnej, wyjeżdżają poza granice kraju. Cieszę się, że udaje nam się naszą wspólną ciężką pracą wszystkich powoli prowadzić do tego, że w Polsce jest coraz wyższy poziom życia, że wynagrodzenia są coraz lepsze. Czytałem w rankingu, że absolwenci uczelni należą do najlepiej zarabiających w naszym kraju. Bardzo serdecznie tego gratuluję. To bardzo ważne. Dzisiaj nie ma żadnego wstydu tego, że komuś się dobrze powodzi, że ktoś jest zamożny. Ważne jest tylko jedno, żeby również i wtedy, kiedy jest człowiekiem zamożnym, kiedy dobrze mu się wiedzie, czuł to, co dzisiaj czasem nazywamy społeczną odpowiedzialnością biznesu. To znaczy, że jeżeli dobrze mi się wiedzieć, to dobrze jest także się podzielić z tymi, którym w danym momencie wiedzie się gorzej, czyli po prostu prowadzić jakąś działalność charytatywną i tak jak to jest normalne w krajach, w których demokracja istnieje przez dziesięciolecia czy przez stulecia, że po prostu dzielimy się tym, co udaje nam się uzyskać, mając poczucie większej odpowiedzialności wynikającej z tego, że nam się powiodło. Chcę właśnie życzyć tego Państwu, żeby się uczelni wiodło, żebyście Państwo kształcili na jak najwyższym poziomie jak największą liczbę młodych ludzi. Bardzo ich potrzebujemy. Chcemy, żeby Polacy byli wykształceni, ale nie tylko, żeby posiadali dyplom. Chcemy, żeby byli wykształceni dobrze.
Chcemy, żeby sobie umieli radzić, a więc nie tylko, żeby mieli po prostu skończone studia, czy po prostu, żeby byli nauczeni. Chcemy także, żeby nauczono ich funkcjonować, żeby nauczono ich konkurować, odpowiedzialnie konkurować, ale także, żeby przygotowywano ich do tego, aby mogli stawać się członkami elity. To jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz, bo ludzie dobrze wykształceni, ludzie bardzo dobrze przygotowani, ludzie wykonujący odpowiedzialne zawody czy sprawujący odpowiedzialne funkcje są elitą. Chciałbym, żeby w naszym kraju była elita, która rozumie, co to znaczy być elitą. Bardzo mi na tym zależy, bo wtedy rzeczywiście będziemy krajem prawdziwie nowoczesnym i będziemy krajem, o którym można powiedzieć, że jest państwem poważnym, w którym sprawy także i publiczne, oprócz tych oczywiście gospodarczych i innych, są dobrze prowadzone. Otóż, proszę Państwa, elita to nie jest grupa ludzi, która może więcej czy której wolno więcej. Elita to jest grupa ludzi, której wolno mniej i która ponosi szczególną odpowiedzialność przed całym społeczeństwem za to, w jaki sposób prowadzi sprawy. Czy to gospodarcze, czy to publiczne, czy to inne. Życzę Państwu z całego serca, abyście Państwo zawsze taką elitą byli i życzę wszystkim naukowcom Uczelni Łazarskiego, dydaktykom, wszystkim Państwu profesorom, abyście zawsze taką właśnie elitę młodych ludzi wychowywali, którzy w taki sposób rozumieją, co to znaczy być tą niezwykle ważną częścią polskiego społeczeństwa dla Rzeczypospolitej. Wszystkiego dobrego. Panie prezydencie, bardzo dziękujemy za przemówienie. Jako studenci czujemy się dzisiaj zaszczyceni, że możemy prowadzić tą uroczystość i w imieniu całej społeczności studenckiej chcielibyśmy przekazać drobny prezent na pamiątkę dzisiejszej wizyty. Bardzo dziękuję za tego Rysia. Podobno wszystkie Ryśki to fajne chłopaki. Dziękuję.